Godzinę rejdów. Zastanawiałem się, co to za powiadomienia im przychodzą. Ale już wszystko jasne. Ściszę sobie tylko gierę u Korwina, bo jest kapkę za głośno. I można lecieć. Cześć, Sebastianie. Jako, że się nie leczę, szybko wyleczę. Jest, mam dużo kasy. Mam zaskakująco dużo kasy, chciałoby się wyrzec. Zobaczę sobie, czy mogę coś sfuzjować w takim razie w sumie. Podejrzewam, że nie będę miał jakiegoś super Welcome to the zboru, world. ale zewnętrznie nie zaszkodzi. Specjalnych jest Lamu, następna jest Hydra dopiero chyba. I tutaj Isztar. No i tak raczej nie prędko. Cześć, Samelejo. Dobra, to zasadnicze pytanie na dziś jest takie, czy chcę zwiedzać już zamek jako tako, czy chcę najpierw porobić te wszystkie sidequesty, które sobie poodkładałem, żeby kiedyś je tam zrobić, a trochę ich teoretycznie mam. Mam sobie 5 questów i podejrzewam, że wszystkie, albo przynajmniej sporą część z nich powinienem być w stanie zrobić teraz. Cześć, Pesku. Wydaje mi się, że będzie lepiej, jeżeli teraz porobię. Tylko muszę poszukać gdzie się je robiło jako tako. A jeden na pewno będzie. A właśnie, czy on był tu, czy? On był tu, tylko teraz pytanie, jak stoimy z porami księżyca. I dlaczego absolutnie tak źle, jak tylko się da w kontekście tego questa? Nie, no przecież nie może być tak, że zaraz będziemy mieli w 2/8, prawda? Prawda? Pamiętaj, jeżeli się okaże, że będą 2/8, to szykujcie się na duże ilości biegania. O, goody. W końcu paczka chipsów jest napełniona tylko do połowy. Takie istnieją? Dają. Aczkolwiek biedące mają te... jak one... pomelsy się nazywają, coś takiego. I one zazwyczaj są takie, powiedzmy, bardziej niż mniej pełne. Tak zauważyłem. Anyway, jako że nasza koleżanka sobie tutaj siedzi i musimy poczekać do pełni. Któregoś razu na projekcie jednym mieliśmy za zadanie biegać po jakimś miejscu w kółko. Dosłownie tak w kółko. To sprowadziło się do tego, że znajdowaliśmy jakieś gumki, recepturki czy coś i związywaliśmy analogii skierowane do siebie, żeby postać w kółko biegała. I co gorsza, to działało. A człowiek w tym czasie po prostu siedział i się gapił. Dwie ósme. Byleby teraz nie przegapić jak kompletny idiota, bo wtedy już w ogóle będę się czuł okropnie ze sobą. Mogłyby się szybciej zmieniać. Albo fajnie było, gdyby było taki w Elden Ringu, że można sobie wybrać, że przesuń mnie do jakiejś tam pory dnia, w tym przypadku do fazy księżyca. To było naprawdę wygodne. W porównaniu tego, co teraz mamy, że muszę sobie dosłownie na chama biegać, aż będzie pełnia. A propos 5/8. Cechnę przy okazji, czegoś nie powinąłem, ale nie wydaje mi się. Eligody się nie boją. Cześć. No, 6/8, coraz bliżej, już zaraz będziemy na miejscu. A, 7.
Dobra. Powiedział każdy po każdej imprezie zaklepiany alkoholem. A tam co, może mi zejść jakaś biedna mała Amanozako. Aż nie wiem, też mi się wydaje, że w Nocturnie jednak zauważalnie szybciej te fazy leciały niż tutaj. Chyba zobaczmy, co może mi powiedzieć go Amanozako. Ma 51 poziom, więc wyżej niż się spodziewałem, powiem szczerze. I co mi powie Spyglass w takim razie na jej temat? God damn, te rezisty! Holy fuck! Babę popierdoliło. 2-0, Ripple i rezist? Rozumiem, że ma dwie słabości, ale... Ej! Dobra, to w takim razie moim pierwszym priorytetem będzie ta runda. Moim drugim priorytetem będzie wypierdolenie Alice, bo mi się absolutnie do niczego nie przyda. To pytanie, czy mam co za nie ustawić w takim razie. W idealnym świecie byłby to jakiś demon, który ma nula na Zan, ale nie wiem, czy mam coś takiego. Wygląda, jakby było wręcz przeciwnie, jakby wszystko u mnie było podatne na Zan. Najbardziej chyba ty mi się przydasz mimo wszystko. Więc na razie wskakuj. I będę najmniejszył, że bowl mi tutaj wystarczy. W sensie, że nie będę musiał jakoś się bronić idą. Zobaczymy. A ty spasuj. Rozegram tak bezpiecznie jak mogę. Czyli rzucę jeszcze jedną tę rundę. A ty, bo ja zmieniałem listę. Już nie jestem odpowiedni na fit. Kurwo! Ech, no dobra. To lecimy sekundą. Lecimy z... z armorem. Wydaje mi się, że nie muszę w tej chwili używać Fangbreakera, więc na razie spasuję. Wiedziałem, że ktoś zadzwoni, jak tylko zacznę streama. Halo? Dzień dobry. Nie, ja jutro. O dziwo, udało się to załatwić znacznie szybciej niż myślałem. Dobra, co ja mogę chcieć? Pasnąć, rzucić jabłuszko. Chyba armasę. Armasa to najsłynniejsze, co mogę robić chyba. Jeszcze jakby krytnęła, to już w ogóle byłbym szczęśliwy, ale aż tego tutaj nie ma. Oj. Jak dokładnie działa ten Heaven Encounter? O mój święty Boże, ale ja mam chujowe resisty na tą walkę. Holy fuck. Heaven Encounter Weak Darka, ta kill OS.
Who fucking boy. Jak to dobrze, że mam magiczne demony. Głupia kurwa. Właśnie zastanawiałem się, czy ona może też koncować Almighty, ale ewidentnie tak. Oh well. W takim razie mój zespół może okazać się nieoptymalny w tej chwili. Jezusy. Ja się jej boję. Ja się jej nieironicznie w tej chwili boję. Jak widać, walka jest za Manozako. I bardzo mi się to nie podoba. O tyle dobrze, że ten atak, nawet jak trafia w weakness, to nie powoduje, że... Nie powoduje, że... Możemy zostać zinfekilowani. Leci nas jeszcze. Dobra, kryt wszedł, jest nice. Pewnie heavy. O, nie wszedł heavy, nie counter, to miłe. Jakaś pasji może. I to już nie mam many na tego, na... Jak się nazywa? Na jabłko i to jest niepokojące. Tym razem skryta. Raczej... co ona może mi zrobić? Z tego co ma... Zgadywałbym, że ma Ziongę. Czy ktokolwiek u mnie ma bloka na Zio? Tak. Więc tak na papierze... Na papierze bardziej opłaca mi się użyć tak naprawdę... Jeżeli chcę być bezpieczny, to bardziej mi się opłaca użyć chyba Force Dampnera. Bo jeżeli użyję Mazionki, to i tak straci turę. A jeżeli użyję Mazanmy, to bez Dampnera i nie straci. Po drugiej strony... Nie wiem, czy Idun przeżyje tego Mazionkę. Ale mówię, to jest chyba bezpieczniejsza opcja mimo wszystko. Trzeba tak spróbować, tak naprawdę. S. Dobra, buffy się kończą, więc... rzuć... Rakundę. Yoshi niech rzuci Maraku Kadze, bo po to się ma. Ty rzucisz Fangbreakera. No jak chcę, to nie kontroluję, whatever. I ty rzucisz Bola. I powinna być git. To nie jest git. To też nie jest git. Holy fuck! Ależ ona się. Dosłownie. Hasatowi wymaga 39 many. Jezu, potrzebuję many na wszystkim. Ona mi ją cały czas kradnie. Nie chcę używać jak kapotów też w tej walce. Ale bez nich tak się boję, że mi nie pójdzie. Wow. Au. Tak. Czy którykolwiek z moich demonów ma silny ognisty atak? Albo lodowy. Ty masz ma bufole plus 4. Skona Hikona sobie ma i ten Blizzard i mógłby się nadać. A już i co, no i takie szmany nie ma. Może czeli się warto. Zaraz pożałuję swojej decyzji, a na razie tak zrobię.
Kryta, bo czemu? Bo czemu miałby krytować? I ten Blizzard trochę dodaje i nie powinien prowokować kryta, znaczy kąty. Moim głównym pla... O mój święty Boże. Ależ taka mnie jebie w dupę ci. Moim głównym planem, który chciałbym w tej chwili zrobić, jest tak naprawdę... dotrwanie do momentu, aż będę miał magazynki na Freikugla. Tylko do tego też chyba będę musiał z powrotem przywołać tego... Yoshitsune. Nie mogę. Chcę, żebyście widzieli, że po prostu nie mogę. Tym razem weszło. To jest pozytyw. Sunbreakera przedłużymy. Aż nie tak dobre, ale nie jest też tragicznie. Sejle Pundę przedłużyć. Wymienić Walkirię, tylko na co? Chyba na Belfegora. A, najbardziej mi zależy teraz chyba, żeby ten, żeby Yoshitsune nie umarł. Bo jak umrze, to spora część mojej strategii idzie w chuj. Wylecz może Ambrozją. Mój święty Boże, dlaczego? Kto to wymyślał? Jebać Amanozako. Prądem. Nie wracam tam. Nie, patrzcie, ale będzie fajnie. Niesamowita walka. Wow. Ale fajnie jest. Ale fajnie jest. Ale fajnie jest. Niech ona po prostu mnie dobije.
Znaczy jakby też rozumiem trochę, że o, mam nieodpowiednią drużynę, bo Heavenly Hunter, tak? Przy czym jeżeli chodzi o protagonistę, to jest akurat skurwysyństwo, bo jeżeli się go od początku budowało pod ataki fizyczne, to chuja się może tak naprawdę. A wciąż, to jest skurwysyństwo. Nie wracam tam. Niech się pierdoli. Dobra, to jakie jeszcze sidequesty mi zostały do podrobienia? Lepiej takie, które nie będą wymagać ode mnie biegania pół godziny. Horus. Miałem sprawdzić, gdzie jest ten cholerny Horus. Bo ciągle o tym zapominam. Okej, okay, czyli podobno jest w Chiyodzie. Da się to szybko zobaczyć, tylko się wyleczę. A przez Chiyodę mam na myśli... to jest... Gdzieś... tej okolicy. Bo generalnie pokazuje mi mapa przynajmniej, która została mi zasugerowana, że Horus powinien być. Jak to się załaduje, to wam pokażę. O tutaj, gdzie mamy zresztą bardzo fajny znacznik zaznaczony. Więc logika nakazywałaby, żeby zejść sobie tutaj. Weź mnie zostaw, co? Zejść tu, wejść tędy. Przysięgam. Moją największą słabością ostatnio jest skakanie. A przy okazji mi mana sobie ogarnę, tego wcześniej pominąłem. Tylko wciąż muszę dojść do tego, jak tam wejść właściwie. Bo tak, to jest skrzynia. I ten Horus lata koło tej skrzyni właśnie. Więc jak najrozsądniej się tam dostać w takim razie? Chyba tutaj na dół i do góry wejść. Jeżeli dobrze rozumiem. Przy okazji kajwany mi będą coś dupę. Ale to chyba nic nowego akurat. Odpalić ligę się? Nie, no powiem szczerze, ja już w ligę dość długo nie grałem tak naprawdę. Więc... Dobra, teraz tylko zaczekać, aż kolega tutaj wróci. On powinien tutaj przylecieć. Zresztą już to robi. Widzieliśmy nawet, jak ktoś się dotrzymywał, więc tym bardziej. Horus! Fight me. On ma pierwszy turę. Kiedy ostatni raz to poszło nie tak? Au! Też tak Mankido w pierwszej turze? 46, czyli już tak bliżej temu, co jest dla nas odpowiednie. No nie. Holy spele. I podatny na mudo. I zam. Jeżeli kompletnie zignorujemy istnienie tej masokundy, to nie wygląda to źle. Daj fan mi for the win. Z jednej strony tak. Z drugiej strony, patrzcie, oto Alice podłuje, a ja umieram.
Ale nieważne, trafiła. Nieźle. Ale i tak muszę złoto jabłkować natychmiast. I dla bezpieczeństwa powtórzę tego, tę rundę. On robi suku kadrze? Edu. Napady zacznę się bać o trafianie go. Dobra, ty robisz tak. Ty pisarz morujesz. Ty daj for me. No nie powiem, bije mocno. Bowli. Ale masa? A spróbuję spasować i dać haso tobi w takim razie. A bo on teraz będzie prawo hamy pewnie użyć, patrząc po jego atakach. Więc jedyne co mogę rozsądnego zrobić, to go pobić. Nice. Nice. Czy ja muszę coś przedłużyć? Ta rundę. Czyli ty użyjesz w takim razie Light Dampnera. Już Itsuno użyje tę rundę i można lecieć. Almao. Jeszcze ten pasek Magasuki, kiedy tak się do mnie śmieje teraz bezczelnie. Kurwa. Ja się musiało tak skończyć. Jeszcze nie ma rakunty tutaj. Tak. A i tak powinien paść na następnej turze, więc... Więc nieźle. No i co, da się? Da się. To z gama na taka jest zjebana. I tego się będę trzymał. Dobra, czyli tak, mam... quest... Musimy znaleźć jeszcze Chimerę, musimy... Tego nie. Teoretycznie powinniśmy znaleźć tych czterech bogów Minato. Przy czym wydaje mi się, że powinniśmy być w stanie teraz już na wszystkich zapolować. Z podkreśleniem słowa wydaje mi się. Więc szybki heal wpadnie. Szybki save wpadnie. Safe na pewno mi nie zaszkodzi. Mhm. I teraz gdzie była ta nieszczęsna chimera? Boję, że ona gdzieś sobie biegała. I gdzieś jest też quest do odebrania. Holy fuck. Cykl rzeczy, których nie chciałem widzieć, ale są. Wydaje mi się, że to będzie chimera. Więc tam też się udam. Chioda... To jest pierwszy był chyba, no. Sukiyabashi. Dobrze kojarzę, że ta chimera biega. Ta jest. Siema! Jeszcze jakby mnie trafił, to już w ogóle byłoby super. Dobra, który to nasz poziom? 50. Czyli już trochę wyższy. Ale wciąż akceptowalny do bicia. I czym ty jesteś przede wszystkim?
Podatna na ZAN, nie tylko na ZAN, używa głównie fizycznych. Ciekawe statusy. Jest też podatna na poison teoretycznie, przy czym akurat jeżeli chodzi o poison, to nigdy się jakoś specjalnie nie nastawiałem. Czy mam coś, co sensownie używa ZAN? Wydaje mi się, że nie. A w takiej sytuacji chyba po prostu wolę wrzucić sobie Valkyrie, żeby była defensywna. Let's go. Da, Bowlik. Pas i tę rundę. No nie powiem, atak boli. Severing Bite boli jeszcze bardziej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest na minus 2 ataku. Ale tak, kontynuujemy debuffy. Valkyria może pasnąć na razie. Wyrzuć jabłko. Sekunda. Czele masa. Ale masa. Bez kryta niestety. Ale to przeboleje. I to w takim razie pisarmat. Dobra, nie wszedł żaden status, to ważne. Dwa hity z Protaga zajmują mi raptem pół HP zbuffowany bowlem, więc też jest zabawnie. Ja nie teraz powinniśmy być w takim w miarę spokojnym położeniu, gdzie nie dzieje się nam raczej nic złego. Nie licząc jakichś losowych krytów. Jak wejdę losowe kryty, no to ale to jest coś losowego, nie ma na to kompletnie wpływu. Więc bardzo whatever. A tak pierwszy stronę, który zistuje. Severing Bite idą, który boli. Rakunda zajdzie zaraz, więc trzeba będzie ją przedłużyć. A nie będzie. Oszczędzę sobie trochę many. To jest spasoj w sumie. Co tego insta może więcej zadać te masy chyba. O i nawet kwietną ostatnim. Tym lepiej. Podaj mi te kolejne hasatobi. Nice. A tak Valkyrie to bardzo whatever. Zastanawiam się, czy nie jestem w stanie go zajść te ture. A się przekonamy. Jest duża szansa, jeżeli wszystkim trafię. Esunia. Horn of Plenty dla Demetry zgadnięty. Wezmę się w osadę, żeby zapisać. Żeby nie ryzykować jakichś dziwnych głupot. Zawsze trochę liczę, że ci bossowie będą mi dawać więcej XP niż mi dają, szczerze mówiąc. Wiem, że za oddanie questa też jest taka nagroda w postaci doświadczenia, ale nie o wszystko. Anyway, gdzie ten quest był? On był tam. Czy jestem w stanie tam dojść w jakiś rozsądny sposób? Czy muszę stąd iść? Wydaje mi się, że muszę jakoś stąd bardziej przejść. Że od tej strony tak jakby nie będę miał możliwości wejścia.
Więc wezmę real quick, sobie zapiszę i spróbuję to obejść od tamtej strony. Teraz jeszcze tylko iść do dobrej strony, to już w ogóle będę szczęśliwy. No i dobra, chcę wyjść tu w prawo generalnie. No tak, tędy, dobrze myślę. I tutaj jakiś demon, podobno quest dla mnie, tylko żeby nie skopać i nie wyjść w miejsce, z którego nie będę w stanie go zgarnąć. Zawsze to dodatkowa chwała, 125 miman przy okazji. Dobra, kto tu jest i czego chce? Królowa Mabel. Wiele sklepów, wiele podarunków, klejnoty. Masz na myśli takie jak te, które wcześniej znajdowałem? Królowa Medb. Znaleźć klejnoty, no dobra. Dwa diamenty, trzy garnety, trzy akwamaryny. Ale to co ona mówi, to to, że zależnie od tego, z którym demonem biegamy, to mamy różne szanse na to, jakie klejnoty znajdziemy, więc powiedzmy, chłopo może mieć inne te inne klejnoty, dekarabia może mieć inne klejnoty i tak dalej, więc to warto mieć na uwadze. A dobra, widziałem, że brakuje mi klejnotów, a nie do końca chce mi się lecieć po nie, więc jakie mi te jeszcze questy zostały? Anioł zniszczenia, cztery bogowie, jebać Amanozako. A, bo to skoczę jeszcze do tego anielskiego nasienia. Jeżeli dobrze pamiętam, to tak, to tutaj trzeba będzie pójść. Cały Horus mnie ominął. No, Horus nie stanowi jakiegoś super wielkiego problemu na szczęście. Zwłaszcza w porównaniu do tego, co wcześniej Amanozako mi nie tego robiła. Ale przy okazji Chimera też cię ominęła. Bo w międzyczasie poszliśmy na Chimerę i też ją pobiliśmy. Ja nie wydaje mi się, że fuzjowaniem się zajmę jak już... O mój Boże, zostawcie mnie. Że fuzjowaniem się zajmę jak już pójdę do właściwego zamku. I poddaję wszystkie questy. A potężny demon, jasne, że idziemy. Oto i on, Archanioł Kamael. Jej! Szybko zrobiony quest na lajcuce. Najłatwiejsze questy mojego życia. Chciałbym, żeby wszystkie questy były takie łatwe. Coś, czego nie rozumiem. Czemu Avil pozwala mi żyć? Bo służę jej pomocą. Yes. Indeed. Ech. Jebane lofagi. Nie da się z nimi dogadać. Dobra, czym ty jesteś? To będzie zabawne.
I nie ma wrażliwości na Mudo. I ma Hades Blasta. To się nie skończy dobrze. Ma dwie. Ale będzie fajnie. Już czuję, ale, że będzie bardzo fajnie. Tron... Tracony. Powery ma 48. Jest przynajmniej o tyle dobrze. I podejrzewam, że będą obrywały... ze słabości w Mudo. Ale o tym się przekonamy. Yep. Więc jest szansa, że przynajmniej powerami będę w stanie się zająć. Boję się w chuj tego Hades Blasta, szczerze mówiąc. Wiecie co? Zresztą nie powinno być aż tak źle. Kurwa mis! Oho. Przydał się ten atak Miller. Fuck you. Chciałbym przynajmniej powery na razie wyeliminować. Nie wiem, czy mi się uda, prawda, ale próbuję zawsze warto. Dlatego będę musiał chyba talą rzucać. A z drugiej strony chcę najpierw powery wyeliminować. Jednocześnie boję się tej cholernej diadamy, która zaraz pójdzie. Nie będę kłamał, że te powery mało obrywają. Bardzo mi się to nie podoba. Oczywiście, że tak. Dlaczego nawet nie jestem zdziwiony? Bo sobie, którzy leczą, I know, right? Hades Blast czy Agitine? Znaczy powiem tak, jeżeli to jest Hades Blast, to i tak nie ma sensownej odpowiedzi na to. O, to jest słabość, nice. A zakładałem, że Agitine, to przynajmniej mogę rzucić Dampnera. Jeżeli to będzie Hades Blast, to uznaję, że nie jestem w stanie tego zajść na chwilę obecną. S. Ale pójdzie diorama. Frajer. Frajer. No bo jego powinien być w stanie zdjąć tak niezależnie, powiedzmy. Ale i tak chyba nie edukować. Dobra, nice, bardzo nice. Tylko, że Yoshitsune się właśnie wysłał z many. A został mi jeszcze sam Kamael. Co będzie dużym problemem. Ech.
Pewnie diorama pójdzie, ale to... Teoretycznie diorama w tej sytuacji będzie oznaczać, że on mnie będzie bił, więc to jest duży plus. Wiecie co? Przysięgam, nie trafię i umrę. Okej, nie jest aż tak źle. A i tak nie chcę ryzykować, więc fajnie zamknę. Ej. To jeszcze z ważnych rzeczy. Czy ty masz na coś... Nie. Czyli teoretycznie nie jestem w stanie mu, powiedzmy, przerwać dieramy. To niepokojące. Chcę używać drugiego czeka po to, żeby Eton mogła rzucić jabłko. Jeżeli zapytacie mnie, czy chcę, to odpowiem, że nie. Jeżeli zapytacie mnie, czy muszę, to zacznę się zastanawiać. Dziwię się, jak diorama teraz pójdzie. Zwłaszcza, że nie trafiłem. Okej. To jest mi bardzo na rękę. Jakby bardzo dobrze poszło. Tak wiecie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. To mógłby umrzeć w tej turze. I ma jak plus jeden do siebie. Czy pan Lofak już się uspokoił? Nie może być dwóch bytów tak potężnych. Nie. W każdym razie, jako że tego questa już zrobiliśmy, to przynajmniej nie musimy iść go oddawać. To jest duży plus. A jak już tu jestem, to przy okazji sejfgane te relikwie dla kasy. Zaszkodzić mi to na pewno nie zaszkodzi. Wspominałem o tym już chyba wielokrotnie, ale w tej grze kasy nigdy za wiele. Bo tak, tu już nic więcej nie ma, jeżeli dobrze pamiętam. No nie. To możemy się teraz wziąć za oddawanie questów jako tego. Tylko najpierw recovery. Zajdę do Gustawa zobaczyć, co dostanę za 125. Poison Gem, Sleep, Confusion, czyli to sobie gemy. Dużo kasy spadnie. Nice, bardzo nice. Na wszelki wypadek się obkupię we wszystkie rzeczy, których potrzebuję, czyli głównie dampnery. Jeden dampner, drugi dampner. Tego mi na razie wystarczy. A fuzjami się zajmę, jak już poddaję questy, bo nie wiem, czy poziom mi się nie bije dzięki nim. Dobra. Wydaje mi się, że tutaj łatwiej będzie od tamtego save pointa podejść.
przy okazji relikwie znowu zgarnę. Anzu mogą iść w chuj. Powiedziałem coś? Powiedziałem. Ja w to nie wbiegłem. Nie dam sobie mówić, że ja w to wbiegłem. Holy fuck. O Boże, ja nie resistam fizz. O Boże, o kurwa. Anzu! Wypierdalaj. Szanuję swoje zdrowie psychiczne. Na tyle, że nie chcę z nimi walczyć, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne. Hej, Mitama. Serio? Naprawdę? Tak, mam twój do kofitości, bielej go. Harvest time! Harvest time. Tutaj mam bogini. Zionga. Okej. Dajesz. Jak to jest poświęcać? Ja wiem, ciebie bym poświęcił na ołtarzu w każdej chwili. Ale lepiej ich ogólnie unikać. Nie, nie jesteś dziwna dlatego, jesteś dziwna z wielu innych powodów. Ja po cichu mam nadzieję, że już nigdy się nie spotkamy. Pływa ona ma questa. Był kiedyś sklep z mięsem w Oachidżu i na dachu mieszka Colin Tyran. Jasne! Jeszcze raz, gdzie to jest? Powiedziałem na dachu w Oachidżu, czyli tutaj. Czyli pewnie łatwiej stąd będzie przejść. Stąd albo stąd, jedno z twojego. Jak już mi daj questy, to aż głupio odmówić, right? Right? Fuck. Czemu ja pomagam tej głupiej załodzie? Ała Chijo. Co ja zastanawiam się, czy to za Chijo będzie szybciej? Czy za Akihabara? Megami mają z Magatsuki. Czy mam jakąś Megami w ogóle? A sobie mam to. Mam Idun. Tylko muszę chyba przez palety sprawdzić wtedy. Eternal Prayer. Pełne leczenie z HP-ków, elementów i skrzesza, włącznie z sokiem. Zazwyczaj ja przynajmniej używam tych umiejętności bardziej, powiedzmy, ofensywnie, więc powiedziałbym, że dla mnie nie jest to optymalne rozwiązanie, o tak powiem. I wydaje mi się, że stąd rzeczywiście nie przejdę. Więc zasuwamy z powrotem do Akiby. I z Akiby wydaje mi się, że jeżeli tędy bym chciał przejść, to będzie lepiej. Zwłaszcza jeżeli nie będę spadał jak idiota. Tak, był jakiś tyran z tego, pamiętam, i go wcześniej widzieliśmy. Tutaj się. Nie mogę. Niewidzialne demony powinny iść w chuj.
Jak on miał... Moloch. Znaczy, pamiętaj też, samuraju, że przynajmniej w teorii mogę używać skilli demonów, które mam farty jako protagonista, więc jeżeli akurat poleciałby atak, który zabiłby mi całe party poza Igun, to mogę go użyć jako protag. Albo przezwać losową inną Megami i użyć wtedy jako protag. Nie. Ja na to się nie zgodzę. Pani Molochu. Z reguły atak się ci idą za nim pieszo, to inna sprawa. Czy Moloch jest jakiś silny? Nie wiem, ale ma dwa Orobasy i Florosa. Czyli to już z automatu świadczy, że będzie źle. 51, 49, 50, 49. Ech! Skurwysyno. Czym ty jesteś? Molochy zazwyczaj były ogniste, z tego pamiętam. I podejrzewam, że tutaj to jakiejś wielkiej różnicy nie będzie miało. Yep, znaczy o... O Boże. Moje ulubione. Nie trafię, ale jak trafi, to kurwa nie żyjesz. Mój ulubiony typ umiejętności, przysięgam. Ostatni raz, jak z nim walczyłem na Steamie. Czy ostatni raz, kiedy z nim walczyłem na Steamie, nie był jakoś podczas tego? Saint Journey Reduxa? To powiem tak, akurat jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to słabości między grami potrafią się bardzo mocno zmieniać, więc na tym nigdy nie polegam. Alice by się akurat tej gówna nie przydała raczej. Będę naiwny. To jest turbo naiwność, ale pozwólcie mi być turbo naiwnym, chociaż ten jeden raz. Chciałbym kogoś z Orobasów najpierw zdjąć. Nie wiem, czy mi się uda, prawda, ale próbować mogę. A tak wiesz, licencja za 38 to wciąż więcej niż myślałem. Mara. Oh boy. Oh boy. Okej, już. Już wiem, że ta walka będzie zabawna. Boy. Chcę zabić tego robota. To nie chodzi dokładnie tak, jak bym chciał. Drugi Sunbreaker z Molocha, co by mnie nie instakillował. Ball się tutaj bardzo mocno przyda. Ja nie, jeżeli przeżyję do następnej tury, to już powinno być nieco lepiej, bo magazynki mi się powinno naładować w tym czasie. To mówię, trzeba przeżyć jeszcze tę turę. Wiecie co, na wszelki wypadek. Stać mnie na to. A tak wiesz, i co najspoko. A tak wiesz, i co najspoko. A tak Valkyrie jest trochę mniej spoko. Magazuki. Kurwa, nie użyją fizycznych, prawda? W Tajkuglem powinienem być w stanie zabić przynajmniej jednego demona, a krytka mi niewiele daje po Hasatowi. Właśnie, mam też jednocześnie wrażenie, że w Tajkugle z tego Orobasa będzie overkillem mocnym. Więc trochę nie do końca chcę go używać. Hmm.
A, nie chcę. Zadałem mniej niż myślałem, więc może to i lepiej, że go użyłem. Wybierzmy się do drugiego Robasa, bez kryta, doskonale. Powoli mi się kończy mana, co mi się nie podoba, tak na razie mówiąc. O, kryt wszedł, nice. To jeszcze raz Dampner. Te użyję jeszcze raz Bowla. Znaczy mówię, no jeżeli obrębę fizyczny, no to to nie jest coś, czemu mogę rozsądnie zapobiegać, tak? Więc staram się nie używać Fit Dumpnerów w takiej sytuacji, a to jak widać wychodzi lepiej. Fuck! Jeszcze sunę obrębę przez to, że najpierw dostał pysku managerem. Dlatego też nie lubię, jak walczę z tymi przeciwnikami, bo nie zawsze wtedy te Dumpnery wystarczają tak naprawdę. Jak dobrze pójdzie, to ten Oroba spadnie w tej turze. Chyba muszę przedłużyć Fangbreakera na molochu. Tak. Fangbreaker przedłużony. Idzie jabłko drugie i ostatnie. A Ramasa ma szansę go zabić. Nice. Szkoda, że nie krytnęła, ale przynajmniej się go pozbyliśmy. To już jest dużo. Wow! To mnie tutaj zabiło przez w sumie trzy różnice poziomu statystyk. Co jest bardzo niepokojące. Dobra, haso topi. Będzie go stać na jeszcze równo jedno, czyli mniej niż bym chciał, ale zawsze coś. Idą, mam wrażenie, że musi zostać zmieniona tak naprawdę w tej chwili. Tylko pytanie, bo on był podatny na lód tylko. Czy ma coś co... Supu na Hikona? No, Bolfego za mocno będzie obrywał od potencjalnych archi. Więc to się chyba nie opłaca. Sukuna? Chyba tak. Skakuj. Ależ ona miała smutną minę, jak była zmieniana. To było takie... Nie! Czy istnieje świeckę w tej turze umiera? No, przy takich trafieniach to na pewno, nie? Zobaczmy... I ten Blizzard? O, nice. Flawless też jest na lód podatny. Agile Mao. Agile Dine. Dużo ognia. No i niestety skończą mi się buffy teraz. To było akurat do przewidzenia. Ty weź w takim razie Pisarm od Molocha. Ty weź Fangbreakeru i Molocha. Dylemat, czy tutaj lepszy będzie Eternal Blizzard czy Mataru Kaja? Mataru Kaja jest strasznie greedy. Ale jednocześnie mam wrażenie, że na dłuższą metę bardziej mi się opłaci. Bo nikt u mnie raczej nie powinien umrzeć w tej chwili na dwa użycia jakiś agi czegoś. Pożałuję tego, zobaczycie. Bycie greedy nigdy się nie opłaca w SMT. Żartowałem mało. The Cajon? Dobrze wiesz, że mam coś takiego. Ale masa ładnie wchodzi.
Bardzo się z tego cieszę. To weź dobij po prostu Faldosa. Nice. Ty możesz tę maskę sklować. Nice. Eternal Blizzard. Raczej nie padnie w tę turę, ale w następnej już powinien. Agile Mao. Nice. Life Aid. Dekosajk. Nie będę narzekał na dekosajki. Król Bogów. Boję się, kim jest Król Bogów. I na razie nie chcę się odwalić nad tą myślą. Anyway. Muszę znowu odwiedzić tą głupią sukwę, jeżeli dobrze myślę. Tak. A do niej się szło z... Otemachi. Znaczy... Określił mnie pomniejszym findem albo coś takiego. Jeżeli dobrze widziałem i nie przeczytałem tego jakoś kompletnie źle. Mogę, nie wiem, zawsze jakoś określenie bies kreśle jest to sobie w polskim na findy nie do końca mi pasowało. Biesy albo czarty. Zawsze mam wrażenie, że to jakoś nie do końca oddaje sens słowa, że tak to ujmę. Aha. No i zapisałem, prawda? Ja się nie wyleczyłem, prawda? Boy. Zanim ktoś mi pomni, że mam Anzu w drużynie, w tej grze zdarza się, że demony stwierdzają, mam wyjebane, że masz mojego kolegę i ci umrzej. I nie chciałbym, żeby to była akurat jedna z takich sytuacji w momencie, kiedy istnieje niezerowa szansa, że nie zepsułem. Kolejny krok bliżej w bogatego świata. Fizz Dampnery. Dampnerki. O, ta Fury. Idealna umiejętność. Coś nie tak? Może, trochę. Okej. A, nie żeby zostało dużo tyranów, prawda? 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 Ja się dziwię, że wszyscy do tej pory nie zwracają na mnie uwagi, że chodzi sobie jakiś taki jeden chory pojeb i wszystkich zabija bez problemu. Bez problemu. Ciekawe jak bardzo szybkie będzie to powiadomienie. Dobra. To co jeszcze ja miałem do oddania w ogóle? W takim razie. Bo którego? Wiem, już wiem, już wiem, już wiem. Nie mówcie, już wiem. Już pamiętam. Muszę iść do wioski. Wydłużę kodeś questa u Izydy. Ej, Izydo, mam głowę twojego syna! Skurwę syna. Co masz dokładnie na myśli, samuraju? W sensie, że Lo ma jakieś złe demony tak mechanicznie, złe demony fabularnie? Czy coś jeszcze innego masz na myśli? Tak, udało mi się go zabić. Proszę o tego głowę. Talisman Lady. Ten ekw! Ale obiednie. Też, prawda. Z tym akurat jestem w stanie się jak najbardziej zgodzić.
Bo LoL ma głównie jakieś te wyższotierowe boginie, heraldy i tak dalej. Tak naprawdę, jeżeli pominiemy jakieś anioły czy coś, to rzeczywiście LoL nie ma czegoś, co się jakoś specjalnie wyróżnia? Teraz jak o tym myślę? No bo tak to wiadomo, tam sporo tych archaniołów jest, tak? Zresztą czysto teoretycznie, z tego co pamiętam, bonusowy boss też jest przecież LoL, ten z oryginału. Wyleczmy się. Pierwszy będzie mnie tak denerwowało to, że mam 500 expa do następnego poziomu. Ale dobra, wydaje mi się w każdym razie, że to będzie wszystko, jeżeli chodzi o te o sidequesty, bo co mi zostało właściwie? Szukanie klejnotów. Nie chce mi się jebać Amano-Zako. I szukanie czterech bogów Minato, tego też mi się średnio chce, biorąc pod uwagę, że to jest taki powiedzmy pseudo-łączony quest, gdzie jego druga część wymaga, żeby być na nieco wyższym poziomie niż jestem obecnie. Wskakuj tu jeszcze Idun wtedy. I wydaje mi się, że nasz chwilowy boss aż na razie się skończy. I po prostu pójdę sobie już grzecznie kulturalnie do zamku. Przy czym też raczej będzie to na zasadzie, że stoczę jedną walkę, taką wiecie, dosłownie jedną walkę. I wrócę sobie coś pofuzjować, bo po walce powinien mieć 51. I to już może coś mi dać. Nie mówię, że na pewno, ale szanse są. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. Dwoma grimoire'ami. Szkoda, że nie gaspelami, ale nie można mieć wszystkiego. Potrzebuję najbliższego demona. Tutaj widzę, że sobie te orobasy biegają. Na szczęście w miarę przewidywalnym schemacie. Jest. No już to jest 9. Nie wiecie co. Nie. Odmawiam. Czy można mi zaufać? Proszę, zaufaj mi. Wow, ale skurwiel. Nie da się z takim pracować, no co poradzę. I wcale nie overkill. No także jak już mówiłem, exp wbity, więc mogę grzecznie kulturalnie wrócić. Tylko tutaj chyba, no właśnie, trzeba to obiec dookoła, niestety. Nie ma tak dobrze. Pytanie, czy na 51 poziomie będę miał coś ciekawego do słuchania i dlaczego nie? Zobaczmy. World of Shadows. Ze specjalnej fuzji chyba wciąż mam tylko Lamu tak naprawdę? Welcome to the. O, pewnie mamy. Czyli ostatnia 100 poszło, tak? No, jest Lamu na 48, na 53 jest bodaj Hydra, tutaj jest Sult i tu jest Isztar. Czyli do 53 nie ma nic specjalnego z tych specjalnych fuzji. A z tych, co tutaj mamy. Tutaj wygląda to znacznie ciekawiej, choćby dlatego, że jest Moloch. Od Longworld nie wydaje się też złą opcją, przynajmniej jeżeli miałby jakieś. Jezu, kurwa Chryste, fuzjowanie elementów jest tak skurwysyńskie. Znaczy, fuzjowanie nie, ale przyzywanie ich z kompendium jest tak skurwysyńskie. Przekazać całkiem ładny zestaw tych ruchów z tego co widzę. Zwłaszcza jakieś Nidle, jakieś Critical Wave'y. A on jest mimo wszystko nieco bardziej fizyczny niż magiczny. Damaskus, która jest spoko.
Lista jest spoko. No i przede wszystkim to będzie demon na trochę wyższym poziomie niż te, które mieliśmy do tej pory, więc błagam, powiedzcie, że nie jestem debilem, który stwierdził właśnie Yoshitsune. Nie, no nie mogę być aż tak, to jest, prawda? Bardzo jako stajk. Granie umiejętności typu jakieś tam obdarzenia low accuracy absolutnie nie znoszę, więc wypierdamy je przy pierwszej możliwej okazji. A za kosejki zawsze się przydadzą. Dalej, Dominion. Dominion brzmi jak coś, co będzie w twój drogie. Chyba, że sfuzuje, to tak. Jest to demon głównie magiczny, więc no nie do końca opłaca mi się dawać mu Draco Psyche. A z tego co tu mam, mogę mu dać głównie w te resisty tak naprawdę. Nie wiem, sprawie, czy nie jest pozwolenie. Nie no, nie jestem aż taki głupi, okej? Okay? Chyba. Chciałbym wierzyć w siebie, okej? Okay? Dobra, jeżeli nie używam kompendium, to co mogę studiować? Walkiria Sukubus, Walkiria Kaivan. Czy Walkiria Kaivan daje mi coś lepszego? Niekoniecznie. Dobra, czyli z tego, że nie mogę mu za bardzo niczego przekazać, a on miałby co najwyżej Shockbounda, Hamaun. Niby nie wiem, czy mi to aż tak źle, ale... miałby trzy resisty. Na drugiej strony ta Valkyria bardzo domaga się fuzji. O nie, 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 nie. O dobra, sam mogę złapać. Kinky Sheet? Kinky Sheet wydaje się ok, biorąc pod uwagę, że fuzjuje demony niskopoziomowe. Na przykład coś takiego. Wiecie, mogę tak naprawdę z niej zrobić coś tylko po to, żeby było, tak? Na przykład coś ten deseń, tak? I to jest na zasadzie po prostu, żeby był demon na wyższym poziomie do fuzji dalej. Sexy dance. Kinky. Haha, get it? Ech, nie będzie modon. Ja mam robić po prostu dobry prequel do czwartku. Shockbound. Nie będę narzekał na Shockbounda, chociaż z jednej strony nie będę narzekał na Shockbounda, z drugiej strony to jest wciąż po prostu magiczny atak na fizyczne demonie, więc pod tym względem będę narzekał. Endurza. Berserker Goda, bo Berserker God to jest taki gorszy styl Needle tak naprawdę. Zatem potrzebuję więcej magicznych demonów, przysięgam. I upadałoby coś tym zrobić. Podejrzewam, że pofuzjowanie rzeczy mogłoby mi pomóc. Na przykład coś takiego. Bufudańsu Jodań Dierachan. I Zalek Pleromu nawet. To muszę sfuzjować Aquansa. A wiecie, jak się najłatwiej fuzuje Aquansa? Na przykład tak. Wróć nie z Kinkiego, Jezu Chryste. Chcę dwie rzeczy z kompendium jak najtańsze. Widzicie, to już nie 20 tysięcy. Dobrze, już bierz to. Pamiętasz, jak za pierwszym razem przychodziłem SMT5, to miałem jakąś taką tendencję, że chcę sfuzjować wszystko, co możliwe na mój poziom. I do pewnego momentu nawet o dziwo mi dochodziło. Aż sam się sobie dziwię trochę. A potem zacząłem brakować kasy kompletnie. Ale Kledoma... Shockband? Icebef? Wygląda ok. Is this demon? Ach.
Zawsze to parę dodatkowych demonów, jeżeli chodzi o możliwości magiczne. Yamato no Orochi. Najbardziej wkurwiający demon w tej grze. Z pewnych niewyjaśnionych przyczyn, o których będziecie mieli jeszcze okazję się przekonać. Jikokuten. Ulala. Są fuzje, które jestem w stanie zaakceptować, ale to nie jest jedna z nich. Kushina, Dahime. Dobry healer niby. Znaczy niedorzeczny Vitality nie jest samo w sobie problemem. Są dużo większe problemy związane z tym tak naprawdę, nie oszukujmy się. Czy ja chcę sfuzjować tego lamu? Za drogo, jebać. To szczerze, że w tej lokacji tak trochę sobie porekrutuję, więc... Tak! Oczywiście, że chcę dać sobie umiejętności Alice. Zwłaszcza te Die for Me, którego się nie da. Admirakli chyba też nic specjalnego nie miałem na chwilę obecną, co? No, głównie te Mastery czwórki. Bo Garizony też mam pełne. No dobra, ruszajmy zwiedzać zamek. Biorąc pod uwagę, że mamy już trochę więcej kasy, to chciałbym zacząć rekrutować tutaj demony. Zwłaszcza, że generalnie nie powinno mi nic grozić w sytuacji, w której powiedzmy będę się bił z nimi przez jedną turę, tak? W sensie spodziewam się, że jeżeli będę walczył dłużej niż turę, to może to różnie wyglądać, ale nie powinien umierać od jednej. Dobra, na szczęście tutaj biega sam ten Orobas, więc możemy go od tyłu wziąć. Dobre pytanie. Tak, wiedziałem, że to się źle skończy. Au! Ja przed chwilą. Nie, jedna tura mi na pewno nie grozi. Ja teraz. Au. O, nie jest to też czego Hasatobi nie naprawi. Chyba. No i te powinniśmy zostać w miarę rozsądne ilości expa, biorąc pod uwagę, że demony są mniej więcej na naszym poziomie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Z jednej strony chciałbym trochę się pozbyć demonów, które mam obecnie w drużynie, żeby inne mogły poexpić, ale z drugiej strony trochę się boję, czy na pewno jestem w stanie się ich pozbyć na chwilę obecną. Znaczy Alice pewnie mogę wyrzucić, bo... Tutaj podejrzewam, że większość demonów będzie dość odporna na to, na magię mroku. Wiecie co? Tak, dobra. Tęsknię trochę za czasami, kiedy ataki te, ataki fizyczne kosztowały hapeki. To jest naprawdę spora, przydatna rzecz. Czy ja tu skoczę? Chyba nie, co? Nope. Więc wiem, żeby nie próbować. Ale nie przyzwyczajcie się, że ten zamek ma sporo łamigłówek. Tak jak mówiłem wcześniej też, do końca nie jestem pewien, jak to wygląda teraz, bo... Jakoś niedługo po premierze zamek Króla Demonów został spaczowany ze względu na to, że gracze uznali, że o, za trudne łamigłówki, o, nie umiemy, o. I od tego czasu nie przychodziłem tego zamku, więc nie wiem, jak teraz wygląda. Bo zostałem zmieniony do demona.
A! Dostaliśmy kasę za tatusiowy żart. Nice. O, całkiem sensownie bije. Jak tak patrzę. Aczkolwiek nie powiem, rekrutacja dzisiaj mi nie idzie jakoś tak dobrze, jakbym chciał. Z tym się nawet kłócić nie będę. To było przyjemniejsze. Widzicie, wystarczy ponarzekać. Trochę staminy. Medycynkę. Jasne. Nice, a dobra, dołączył. Ile jeszcze mam slotów właściwie? Powinien mieć ich dość sporo. Po tym jak niedawno się wykosztowałem w chwale. No, mam jeszcze 2, 6, 7 slotów. To powinno mi na chwilę wystarczyć. Oberon, widzicie, więcej demonów do rekrutacji. Możesz to dostać? Fuck you. Niemiły, niegrzeczny i niekulturalny. O, jestem zajęty, nie mogę pogadać chwili. Nice. Powiedziałbym, że moja drużyna jest na chwilę obecną na tyle kompetentna, żeby radzić sobie z jakimiś problemami. I chciałbym wierzyć, że nie jest inaczej. Dobra. Chodźmy na górę. Tutaj gdzieś widziałem, że dało się do jakiejś skrzynki przejść. Na pewno czuję już, że tutaj będę kłódwił niemiłosiernie. Ale mam nadzieję, że mniej niż więcej. Dispel Charm, nie będę rzekał Dispel Charm, tu trzeba przeskoczyć. Ach. Mapa mi mówi, że to chyba byłem w takim razie, więc możemy iść tędy. Ach. To już to miejsce, w którym zaczyna się kawał dobrej zabawy. Yep. Ja nie, sporą częścią tego zamku jest to, że mamy tutaj właśnie takie platformy, takie pieczęcie bardziej na ścianach, które z których wydobywają się silne podmuchy wiatru. I trzeba w większości przypadków przeczekać je, aż przestanowiać, żeby móc przedostać się dalej. Jest to nowe i skrzynka. To było co najmniej ciekawe. Trzech nule nieironicznie się boję, więc pozwolę sobie najpierw zredukować ich liczbę, zanim zacznę myśleć w ogóle o rekrutowaniu ich. No ale to też jeden z tych demonów, z którymi zawsze mam problem. O mój Boże. Jeżeli chodzi o słabości, szczerze mówiąc. Bo zawsze wydaje mi się, że mają jakieś inne słabości niż mają. W części gier mają Agi, w części gier mają Zaan. Au. Au. Wspominałem, że nienawidzę fizycznych demonów w SMT5? Nie? To właśnie, to zrobiłem. Ha, ha, ha. A to tobie. Przydałaby mi się jakaś słabsza obszarówka tej chwili, ale nie chcę ryzykować.
Nani the fuck? Hasa zrobi właśnie jebo 7 ataków w jednego nułę. To i może wystarczyłby dosłownie jeden. Wow. Czy to już ten tak zwany hate? Dobra, esencja już góra. Czy ja że nie potrzebowałem fuzjować, żeby ją dostać? Ja i to jedno z wielu miejsc, gdzie będzie właśnie coś takiego, że jeżeli źle wymierzymy, to spadniemy jako tako. Jeżeli dobrze pamiętam. Zdążę przebiec, czy nie zdążę przebiec? Zdążę. No dobra. Tam dole mam parę skrzynek. Pokresuję, może warto by było zejść. Tylko, jak już wcześniej mówiłem, boję się tych nułek skurwysyńskich. Tak. Boję się ich zwłaszcza wtedy, kiedy miałbym mieć pierwsze turę. Także pozwolę sobie dojść do tak i uciec. Ej, dużo kasy. I Magic Mirror. Dobra, to teraz sobie tuję, zaczekajmy aż przestanie i wracajmy na górę. A, nie dałem się wbijać. Często miewam problem tutaj, żeby ogarnąć dokładnie, powiedzmy, jaki jestem w przestrzeni usytuowany. Czy na pewno jeszcze jestem bezpieczny, czy już nie? Chyba tutaj na pewno będę bezpieczny. Dlatego lubię sobie czasem tak kamerę ustawić po prostu. Tak powinien być w stanie przebiec te 13. Tak, będę. Ach. Anhanioła Pior już poszła dalej, powinniśmy pójść za nią. No dobra. Skoro nalegacie. Kim ja jestem, żeby się nie zgadzać? Ej. Checkpoint. Na to nie będę narzekał. Zapis. Tak zwany dla bezpieczeństwa. No tutaj mniej było, prawda? Nie, tu jesteśmy po raz pierwszy. Niestety ta lokacja ma to do siebie, że są miejsca takie, że dość łatwo się tutaj pogubić. Coś mnie goni? Co mnie goni? Odobas. Trzy odobas nawet. I moja pierwsza tura. Podatny na buffu. Ktoś im nie ma buffu. Ktoś u mnie też nie ma krytów, ale to inna sprawa. Ulala. Da, crit wave wszedł całkiem ładnie. Moje, te walki nie idą aż tak źle, a przy okazji da się w miarę sensownie na nich poekwić. Kurde. The Cage of Beth Pozom jest całkiem przydatna w tej grze, głównie ze względu na to, jak ona jest rzadka tak naprawdę. ISBF? ISBF. Więc trochę się boję ją wyrzucać, szczerze mówiąc. Bo tak to raczej to było na zasadzie, po co mi dekadze, mam dekadze stony. Także tutaj w ogóle nie ma też dekadze stonów, teraz jak o tym myślę. A jeżeli są to w naprawdę bardzo ograniczonych ilościach. Zresztą tutaj też chyba Purifying Stone nazywają, albo jakieś Dispel Charmy. Tutaj nie przeskoczę, tu jest nułe. Ogólnie, jeżeli chce się zwiedzać tą lokację tak w całości, to... O mój Boże, nie zauważyłem cię. To ona jest strasznie pokręcona.
i nie jest to jakieś bardzo przyjazne i przyjemne do nawigacji. Trochę. A przeżyć? Trzy smokebole. No dobra. Makę, no dobra, stać mnie. Trochę MP jasne. Cześć, Sylwik. Co to za obejść Detrimental? To tylko pałac króla demonów. Dobra, chcę do niego podbiec, żeby mieć gwarantowaną pierwszą turę. Powiem tak, widzę. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Sprytne. Zwłaszcza dla tych umiejętności, które mają rozrzut typu 2-8. W każdym razie, widzę Anzu w takich ilościach. Ja się nie pierdolę w tańcu. Nie do znalezienia skarbu. Tyle, ile mi Pan Bóg da. A nie, czekaj. Bóg nie żyje. Co się właśnie odjebało? Czy hasa to mi wydolowało, że zaatakuje 6 razy i po prostu sobie spudłowało? Skurde syny. No dobra. Teraz tak jesteśmy. O, tutaj znowu będzie Y zabiegała. I to nie jedna. Nie sięgłem. God damn it! Kajwany. Tak szybko mi się tej mana zużywa, Jezu Chryste. Na imię mam se to Kaiwan. Ora was, dziękuję. Hej Sylwio. Ja nie pałam do nich jakąś zbytnią nienawiścią. Aczkolwiek powiedzieć, że za nimi przypadam też byłoby stronę nadużyciem. I myk, Yoshitsune jest bezużyteczny, bo nie ma many. Ziomów wpadnie, Elekszard. No bo na szczęście moja kolekcja demonów jest na chwilę obecną na tyle rozbudowana, że mogę sobie po prostu zamienić Yoshitsunego na kogoś innego i nie cierpieć jakoś bardzo mocno z tego powodu. Z podkreśleniem tego, że bardzo mocno. Oberon. No. Może tym razem zechce do mnie dołączyć. Rozmawiajmy o pokoju. Niech stać. Czego ja się spodziewałem? Czego ja się właściwie spodziewałem po tych spodziewanych? Ej, kasa. Otrelbim. Też osobiście nie kojarzę, powiem szczerze.
Dobra, gdzie ja jestem, gdzie się chcę dostać? Na pewno widzę, że to jest... A, to jest na górze aż. Tylko jak się tam dostać w takim razie? Mam pewne podejrzenia, ale to się zaraz okaże, czy słuszne. Czy istnieje jakiś sposób, żeby się tam legitnie dostać? Chyba tędy po prostu. Hop. I stąd powinno się dać. Nice. Znaczy to by działało na demony w rezerwie, a tego ci nie powiem, powiem szczerze. Bo nie jestem pewien, a nie chcę kłamać w tym momencie. Czy ma jakiegoś demona, który potrzebuje leczenia? Nie. A zielone odnawiają HP-ki. Musiałbym mieć jakieś, które odnawiają many. Ale z drugiej strony już Itsune miał więcej many, więc może rzeczywiście działają. Ej, tędy. Gal, nie jestem tyle łaskawy, żeby jebnąć kolejnego save pointa tutaj. A to już było do mnie za dużo. Zwłaszcza jak na SMT. A tu na dole mamy kolejną Holdenue i kolejną skrzynkę. Wszyscy wiemy, do czego to będzie się sprawdzać. Siema. Siema. Powiedziałem siema. A my też, ale nice. O, pełno fit dumpnerów. No, bo jak pełno, to co ja mogę, no. Nic nie mogę. Dobra, tutaj są kolejne wiatry. Więc tak, przebiegnij. Dobra, zdążyłem. Czy on tutaj się aktywuje w kolejności, czy wszystkie naraz? Pierwszy, drugi, trzeci. Trzeba chyba szybko po prostu przebiec. A tutaj tak przebiec i jest ok. Nie, wiadomo, że zawsze lepiej mieć niż nie mieć, tylko gdzieś tam w głowie zawsze siedzi taki, że jak ten, jak nie mam dumpnera, to aż szkoda trochę. A? Przebiec szybko. Tutaj przeskoczyć. Jak tu się aktywują? Okej, czyli trzeba będzie to fazami przychodzić. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Dobra. Tak, bo to jest jeszcze w miarę fajne, proste i przyjemne. Gdzieś ja bym śmiał sugerować, że będzie gorzej czy coś. Okej, pierwszy statum ukończony. Mamy save pointa i parę aniołów. So, this is what a castle of demonic filth looks like. I sense demoniczne obrzydliwstwa. Angels, proceed with caution. Sir, we've been ordered to track down the lair of the Demon King. We cannot fail Archangel Abdiel. Wy nie możecie. Przysięgam. To nie jest tak, że na pewno... Nie no, słuchajcie. Ja jestem pewien, że te anioły są na tyle kompetentne, że zrobią całą robotę za mnie. Prawda? 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 Jeżeli ktokolwiek jeszcze naiwnie w sobie wierzy. Ależ mam taki o sobie moc do sprzedania. Tutaj chyba nie przeskoczę. Przynajmniej wygląda na to, że się nie da. Bardziej mnie ciekawi to, że tutaj to wygląda trochę by było połączone.
Ale generalnie to chyba będziemy musieli to po prostu dookoła być bardzo intensywnie. Jakoś o tędy. Albo nawet jeszcze bardziej. Dobra, zobaczmy. Z czym to się je. Przede wszystkim je się to z tym, że tutaj nie ma przejścia i trzeba iść na górę. Nie dziwię się, że i drugie statum oznacza, że wchodzimy w ten mniej przyjemny etap zagadek logicznych. Ale to się teraz okaże. Przede wszystkim tutaj na pewno naszym sporym utrudnieniem jest mapa, która do najczytelniejszych nie należy. I musimy bardzo uważać na to, gdzie jako tako będziemy. No teraz tak, tu jest skrzynka, której znowu pilnuje cholerny Nue. Czy ja mogę spaść tutaj od tyłu i zaatakować od pleców? Nie, zauważy mnie, oczywiście. Because fuck you this way. YOLO. YOLO. Okej, okay, nie chcę odmawiać, bo jest księżyc znowu. Tak mi. I Nue w tej grze akurat jest podatny na zam. Ajajaj. Ajajajajaj. Mówię. Co ja chcę, ale rzeczy, które mnie multihitują fizycznie, boję się dużo bardziej niż czegokolwiek innego. Chyba jest za blisko Nowiu w tej chwili, żeby z nim pogadać. Pójdź. Wychodzę stąd. Jebane Nue. Raz, proszę. Z tych rzeczy, które powinny mnie trafić, a nie trafiły. Well done. Wracamy tutaj. Te skrzynki są pewnie nad nami, więc na razie do nich nie mam dostępu. I musimy się wrócić na początek. Dobra, czyli tak tu spadamy. Tutaj dopiero co byliśmy i tutaj spadaliśmy do skrzynek, więc raczej powinniśmy teraz pójść w drugą stronę, czyli tu. Jedną fajną rzeczą, która pozwala trochę ułatwić nawigację tutaj jest to, że mamy te kulki, które nam w pewnym sensie pokazują, czy już tutaj byliśmy, czy nas tutaj nie było. Żarty żartami, ale to naprawdę mocno ułatwia w niektórych sytuacjach sprawę. To mi się nie opłaca, bo wrócę chyba po prostu. Więc spróbujmy na razie przejść tędy. Ta pewno nie zapowiadać do ich skrzynki. Tam nie esencja molocha. Powoli powinienem pewnie się zacząć zastanawiać, czy nie warto pomyśleć nad wymianą skilli na protagoniście. Bo Aramasa ma wrażenie, że nawet jeżeli jest całkiem spoko, to jednak powoli nie wyrabia. Jako podrzędny klon Hasotobi. No bo z jednej strony fajnie, że ona jest tania i w ogóle w miarę często krytuje, ale no powoli zaczyna zadawać relatywnie mało obrażeń względem tego, ile HP mają przeciwnicy. Ten Nue się nie obróci. A może w takim razie jak je spełnia, to będzie chciał pogadać. Nie, on będzie chciał mnie zabić, holy fuck. Wyspę Roma. No tylko... W
To first pleromy chyba jeszcze nie ja. O mój Boże, to mój ostatni smokeball. Boję się. Rozsądny człowiek w tej chwili wróciłby i uzupełnił swoje zapasy. Wszyscy wiem, że nie jestem rozsądnym człowiekiem. Czy za tym nurę coś się kryje? Chyba nie. Ale jest jakieś przejście tam, to na pewno. A tutaj chyba... Tak, tutaj spadnę z powrotem, więc nie opłaca mi się ono. Także, hops. Nurę mnie atakuje, ja się z nurę nie chcę bić. Na ziemi leżą anielskie trupy, co może świadczyć o tym, że w pobliżu może czekać jakiś niebezpieczny przeciwnik, ale jest to tylko taka drobna sugestia i nie należy się nią przejmować. Czy jakoś tak. Tak jakbyśmy jeszcze nie mieli wystarczająco dużo znaków, to wiecie, jest tu demon, uważaj. Czy mogę coś lepszego przedwać niż to, co mam? Znaczy, co na pewno mógłbym zrobić, to pewnie prędzej czy później zmienić esencję. Co jest, Sylwio? Mi się nie pojawiło. Zależy, co miało się pojawić. Czemu on ma oko Saurona na tym swoim płaszczu pójwieczym? Ja no więc nawet jeżeli nie mam smoke boli, to spyglasy jeszcze mi się ostały. Poza tym na hamy nie wadziby na muton, głównie używa fitness ataku plus na muton. Oh boy. Już czuję całą zabawę, jaka istnieje. 53 poziom, jest tym bardziej, będzie zabawnie. Liczyć na to, że Idon nie zejdzie na zawał. Sparądujemy jeszcze raz dla bezpieczeństwa. Blinding Strike nie jest też taki straszny. Punk Breaker trochę gorszy. To ma 4 tury! Holy fuck. Boję się. Panie różowy, boję się. No niestety na protagoniście jabłko tylko wyzyduje debuffy. Ale zawsze mogło być gorzej. Ale masa bezkryta, przeboleje. Ja szlicone to sobie możesz bić ile chcesz. Cycle chyba jest najlepszą opcją. Pamiętaj, dopóki atakuje tak naprawdę protagonistą i Yoshitsune głównie, to Fake Ugo wydaje mi się najlepszą opcją przez to, że Hasatobi i tak krytuje, tak? Więc nie zyskuje aż tak dużo używając umaga taki critical w porównaniu. A tak to zawsze zadajemy ten jakieś 1000 obrażeń. Tak, kryt wszedł, nice, bardzo nice.
Valkyria może przedłużyć debuffy z Fangbreakera. Idą sobie walnie Bowlika. Well, nice. Bardzo nice. Wszystko jest w porządku, dopóki nie trafię na demony, które są odporne na ataki fizyczne, bo wtedy wszystko w chuj idzie. Magatsuki. Patrząc po jego umiejętnościach, to spodziewałbym się teraz Mamudonu. A jeżeli pójdą fizyczne, to jestem w dupie. Tak w dużym skrócie. Jabłka. Chciałbym wiedzieć, że to będzie Mamudon. Ale z drugiej strony zdałem sobie sprawę. Właśnie, on ma 4 tury. Więc to nie do końca rozwiązuje mój problem. To jest po części urok tego, że on ma 4 tury. Że... Potrzebowalibyśmy przynajmniej Drain'a albo Reflecta, z tego co pamiętam, żeby sprawić, że on wszystkie tury zje. Czyli teoretycznie atak Mirror, tylko on działa na jedną osobę, tak więc no nie do końca jest przydatny pod tym względem. A Dampner zużyją tylko 2 z 4 jego tur. Więc efektywnie wciąż będzie miał 4 tury, haha. A, baczam go klepać dalej, I guess. Ripple Dark plus Dampner. W sumie Ripple Dark też jako tak by wystarczył tutaj. Teraz jak o tym myślę. Pożałuję tego bola, by the way. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Jak już mówiłem, pożałuję. Fine. Gee. No niestety nie mogę już przedłużać jabłka, więc... Ciekawe w sumie, że Dampner ma priorytet nad Drainem. To nie jest coś, czego się spodziewałem. Znaczy, w pewnym sensie rozumiem, dlaczego to tak działa, ale nie powiem, że jestem zadowolony z tego, że to tak działa. W sumie Idun będzie mogła się sama zmienić, więc mogę równie dobrze prowadzić bicia Lemasą. Teraz głównie problem jest to, czy ja dociągnę na Surosa, które posiadam, że tak powiemy, do końca tej walki. Bo niczego, co używa Hamy, za bardzo nie mam tak naprawdę na sensownym poziomie przynajmniej. Nieco niedobrze mogę wstawić tego Molocha.
I zamiast Idun może Kinkiego po prostu? A bo coś co potencjalnie nie może wyleczyć jeszcze. Właśnie nie mam za bardzo healerów w tej chwili, co jest tak niepokojące. Dobra, skakuj. Będziemy się bić. Przedłużę mu rakundę, żeby nie marnować następnej tury. Po cichu mam nadzieję na to, że uda mi się go zabić w tej turze. Dobra, już Itzelem dostał Spoisona. Protagonista dostał Spoisona. Blade. O ja pierdolę. What a meme. Zaczynam powątpiewać w tą opcję z zabiciem go w tej turze, ale zobaczymy. No jak tak patrzę na to, ile hasło tobie zadało, to coraz bardziej w to powątpiewam. Znacie definicję pożałuję tego? Wykalkulatorowane. Dark. Tak, Yoshitsune. Potrzebujesz Dark Pleromy. Niczego ci tak nie potrzeba jak Dark Pleromy. Do twojego minus 4 affinity na Dark. Ha! 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 Spierdalaj mnie z tym. Esencja Yoshitsune. Szkoda, że Hasutobi nie można przekazywać. Albo chowaliśmy Czernoboga do fuzji. Przydałoby się wyleczyć tak bardzo intensywnie. I zamienić w sumie Yoshitsune. Ej, Belfego skoczy na razie. Tak, gdzie właściwie chcę dojść i skąd ja przyszedłem? Aha, kolega mnie goni. Bo ja stąd przyszedłem generalnie. A tu po prawej mam skrzynki. Do nich chciałbym się dostać jakoś. Czy tędy da się przejść? Chyba. Skrzynie są tam, więc kawałek drogi jeszcze. Ale powinien być w stanie do nich dotrzeć. Zwłaszcza, że jak chodzi na niej w pierdziele. Nice. Critical Gem. Uuu, esencja hydy. Nice. Patrzcie, jak one czyhają tylko. Aż przeskoczę z powrotem. Tak, wracajmy. Teraz pytanie brzmi, gdzie właściwie chce się dostać i dlaczego? Dokładnie tutaj. Nie ukrywam, że absolutnie nie pogardziłbym save pointem. Ale ten mi chyba nie będzie dany tu i teraz. Słyszę już podmuchy wiatru, co mi się bardzo nie podoba. Podmuch wiatru wysłał mnie w jakieś zupełnie nowe miejsce i ciężko było wrócić. Innej sobie, chcę też nie powiedzieć to, że wiatr to skutwysyn matki natury i nie należy
z nim czegokolwiek nieasennego robić. Okej, przyjąłem. To nie miała faktu, że są takie miejsca jak to na przykład, gdzie trzeba z niego dosłownie skorzystać. I to jest to miejsce, w którym nawigowanie po tej lokacji staje się dużo bardziej upierdliwe niż do tej pory. Bo oprócz tego, że może być tak, że podmuchy wiatru są dla nas kompletnie niekorzystne, to zdarzają się miejsca, w których z podmuchów wiatru trzeba skorzystać. To jest właśnie jedno z nich. Mówię, nie widziałem jeszcze do końca, jak wygląda ta lokacja w tej spaczowanej wersji, więc ciężko mi to tak jednoznacznie określić, powiedzmy, tak? Czy to będzie jakieś straszne, okropne i nie do życia, czy... będzie znośne, ale o tym się przekonamy. Chyba jak tu przeskoczę, to tutaj nic nie ma, doskonale. A czy tyle, że pominiemy sobie przeciwników, tak? Czy jakieś nule, nie nule. Chyba tutaj zgaduję, że to trzeba pominąć po prostu, żeby dostać się tam, gdzie chcemy. A, przeskoczone. To na pewno nie byliśmy, bo widzimy, że kulki jeszcze leżą. Tu natomiast... tu natomiast mamy trzy te od podmuchów i zgaduję, że każde przenosi nas w inne miejsce, w które chcemy się dostać w ten czy inny sposób. Dlatego na razie wybiorę opcję czwartą i przebiegnę po prostu na Hama. I przyjrzę się, na pewno nie ten najbliżej mnie. Wygląda na to, że ten środkowy to będzie ten. A teraz już zaczekam, aż się przestanie wiać. I stanę o tu. Jep. Przyniosłem dalej. Tutaj uwaga, żeby nie być za daleko. I tu z kolei... Na razie chcę przebiec po prostu, zobaczyć co będzie dalej. Bo tam widziałem, że na pewno jest jakaś skrzynka do zebrania, ale... ją chyba da się zebrać w ten sposób. Pięć light shardów. I teraz pytanie, co ja chcę osiągnąć i gdzie ja chcę dojść przede wszystkim. Bo stąd mogę zostać wywiany... Gdzie właściwie? Gdzie mnie te wiaty mogą wywiać? A jeżeli dobrze myślę, to tutaj na dół. Tylko pytanie, do której części ja chcę się dostać. W sumie to... Wydaje mi się, że środkowy albo lewy. Bo jak tu stanę, to zwie mnie tu, czyli to chyba będzie to. I wyląduję wtedy tu. To czy ja to z kolei nie byłem dopiero co? Mogłem tu być. Tak, ja to byłem. Czas na wielkie ogarnianie, gdzie ja właściwie mam przejść. O mój Boże. Nie myślałem, że stoi w miejscu, w którym to mnie wywie. Tutaj miałem przejść? Chyba tu miałem przejść. Wykalkulatorowane. Jej, mamy punkt zapisu. Pierwszy od bossa.
co biorąc pod uwagę, że nie chciałem się za bardzo cofać, jest bardzo przydatne. Zacznę w sumie w World of Shadows. Czy nie mam czegoś do tego? Do przeniesienia esencji. I w sumie specjalne fuzje też zerknę. Tu nic nie ma, Vives Compendium. Na mój poziom. A i spójrzcie, kojarzycie chłopa? Ja też chciałbym zapomnieć, nie martwcie się. Wiem, nie zawsze trochę to, że taki demony jak Kukleiny nie mają swoich własnych umiejętności. Gdzie są na tyle charakterystyczne, że mogłyby mieć, a taki Lugaru może mieć swoje unique skille, bo czemu by nie? Okej, generalnie wygląda to jakoś specjalnie sympatycznie na chwilę obecną. Essence Fusion. Co mogę sfuzjować od Hydy? HP Draining, status efekty. Czy Hydy ma Dragonite? Tak. Ja nie tak patrzę, czy jest coś, co mógłbym chcieć jako tako i nie do końca widzę. Hold up. Przed chwilę już myślałem, że się da i bym bardzo kwestionował. Smutek. Aczkolwiek, powiem tak, absolutnie domyślam się, dlaczego w twórcy stwierdzili, że nie jest to najrozsądniejszy pomysł. Mógłbym teoretycznie przenieść tego skilla, który działa jak ten, jak Hasatobi, tylko że lepiej. Rough Tempest w sensie. Coś takiego. W sumie tylko pytanie, czy wtedy ja na pewno chcę zostawić za Namasą, jeżeli już biorę Rough Tempest. Bo Rough Tempest zdaje się takim 1 do 1 upgrade'em, a powinien być na takim etapie, że po prostu powinno być mnie stać na używanie go, tak? Więc może pod tym względem rzeczywiście lepiej tej Aramasy nie brać. I na przykład, nie wiem, wrzucić sobie Restore i Rekunda albo Heatwave. Czy Rough Tempest spełnia rolę Heatwave'a tak naprawdę w dużej mierze? Więc mogę mi dobrze cały czas Rekundę mieć. How is this? Nice. I teraz jak o tym myślę... Właśnie zastanawiam się, czy Affinity jakoś nie zmieni sobie, ale to też raczej w jakiejś nieodległej przyszłości, aniżeli teraz konkretnie. Już i co na się wydaje w porządku, gdy mnie też daje mi słabość na młodo, która pewnie będzie mnie bolała przy najbliższej możliwej okazji. Return. I póki jeszcze widzę wiadomość samuraja, to z chęcią skorzystam z dobrej rady. Teraz. O, dobrze, lepiej. No dobra. Kto najkol... I nie pamiętam w sumie, jak dużo jeszcze tej lokacji mi zostało, ale obawiam się, że więcej niż bym chciał. Znałem też jako więcej niż ustawę przewiduje. Ale zobaczymy. Fuzitar fizyczna drużyna, co może pójść nie tak? Wasza odpowiedź jest wszystko, macie absolutnie rację.
Ale widziałem, że jakiś kinki shit sobie chodzi. Ja w niego wbiegłem, prawda? To się zaliczy jako jego tura, prawda? O dziwo, nie. Nie jest odporny na fizyczne, ale ma 1000 HP, ja pierdolę. To wygląda mi na więcej niż 8 hitów. To też nie wygląda mi na jakiś super silny skill, mimo wszystko. A to kwestia tego, że on ma po prostu skurwysyńsko dużo vitality. Przysięgam to tylko dlatego. Jak tankowaty... Au. Może być skurwysyn. Ula. Nice. Te kryty naprawdę mocno biją. Czyżby Omagatoki kryt wreszcie wesoło do moich łask? Czyżby tak miało być? Czy tu jest coś na dole? Nie widzę, żeby było. Czyli chyba musimy iść tędy. Da? Tak, w te strony nic nie ma. Możemy się zastanawiać, coś jest tu na dole, ale... Nie bardzo widzę, żeby coś tu było. Jest to taki trochę nice bait, mate. A w sumie i tak musimy tędy przejść, więc... Już nienawidzę tych kinki za to, jak tankowate są. Kolego, tu nikogo nie ma. Wiesz, mówiłem, że nikogo tu nie ma. Znaczy, ja to bym ogólnie powiedział, że więcej krytów to zawsze dobra opcja na fizycznym potagu. Ale nie wiem, może to tylko ja. Megami Gear Solid. Czy to jest Pazuzu? A moja nie chce Pazuzu. A już na pewno nie, kiedy on ma pierwszy turę. Zdzierżę wiele, ale to nie jest jedna z tych rzeczy. Podobno chodzi kinki. Pazuzu mnie goni. To nic nie ma, więc zapędzimy się w kozi róg. Pazuzu, zostaw mnie. Tu mnie nie było, bo widzę kulki, ale tu jednocześnie nic nie ma. Czyli co, ja mam iść tam, gdzie ten kinki chodzi? Chyba tak. Nic nie widziałeś. Pa-pa-pa-param, pam-pam-pa-param. O, jest skrzynek. Duża ilość na skrzynek, chciałoby się rzec. Jezu, tak mi się nie chce walczyć z tymi kinkini przez to, że one mają 1000 HP. I w dodatku retaliatują w momencie, kiedy ja większość moich członków drużyny ma fizycznych. O, akurat do skrzynek przejdę. Przejdę, prawda? Prawda? Nie wyjebie się skacząc, prawda? Nice. Esencja Nua. Esencja... Czernoboga. Nice. Aha. Ja chcę się dostać generalnie w ten lewy dolny róg jakoś. Muszę znaleźć tam drogę. Wygląda, jakby tędy jakoś się dało. Zwłaszcza, że tędy jeszcze nie szedłem.
Teraz tu. I teraz tu. Tutaj teoretycznie można spać po skrzynkę, jeżeli... Nie. Jeżeli nie mamy nic przeciwko wracaniu tu potem z powrotem. No dobra. Zaczynają się wiatry pionowe. No i sobie zaczyna się wszystko, co nie nazywa się dobrą zabawą. Tutaj mam takie bardziej zademonstrowanie konceptu, które pozwoli nam też przy okazji spać tutaj. A czy spadnięcie tutaj cokolwiek nam daje? Nie bardzo. Więc chyba w miarę bezpiecznie mogę założyć, że miałem spać tam. Dlaczego ich jest aż tyle? No... Come on. Ich jest za dużo. Chciałem walczyć tak z dwoma przeciwnikami, czy coś, a nie z czterema. Ależ piękny miss, holy fuck. Dobra, chciałbym przynajmniej jednego nułę zabić jako tako. Który mam nie HP, ty masz nie HP. Kurwa! I dwa Axel Clawy w protagonistej, który umrze. To było niebezpiecznie bliskie potwierdzenia się. Agility, nie sądzę. Tak. A to łapa. O. Oh. Powiedziałem coś inteligentnego bestii i ona się ucieszyła. To mnie absolutnie zdumiło. No dobra, skoro jestem tu... Tak jak to mówią, gdzie teraz? No mogę tutaj... skoczyć... I co mi to daje? Daje mi to tyle, że jestem tu... Jest tu Kinki Shield. Chciałbym, żeby Kinki miał jakąś słabość na instant kille. Albo żeby w tej grze wciąż istniały skille Hamamudo. Mogę tutaj spać z tego, co widzę. Czyli tam ten kolejny. Jeżeli dobrze rozumiem, to w Krosanem polece zależy od tego, w Krosanem się tak jakby obrócę. Więc może... tak? Będzie ok? Na to wygląda. Dobra, teraz widzę, że muszę spać tu na dół. O mój Boże! Niech rozpocznie się kurwa zabawa. Bo teraz czas na łańcuchy jako takie. Musimy ogarnąć, co nas wyrzuci do góry, potem w którąś stronę. Więc tutaj mi się wydaje, że musimy wylądować od tym. Prosto w nułę, by the way. Albo i nie, bo to było za... bardzo w tę stronę, więc potrzebujemy znaczy polecieć drugim, chyba. Drugim albo pierwszym, ale spróbuję drugim. W sensie o tym. Lądujemy tu i możemy wszystko... przeskoczyć tutaj. Nie, mówię wam, SMT5 to najcenniejsza platformówka tamtego roku. Dead się nijak do niego ma. Ale bym sobie ogo Metroid Dead w sumie. Ja tak to myślę.
tylko jednocześnie zdaję sobie sprawę, że mam dużo innych gier, o których mogę powiedzieć, co mam. O mój święty Boże, ja w niego biegłem. Awww! Jestem prostym człowiekiem, widzę Anzu i już mnie tu nie ma. Albo teraz na 99% muszę tutaj spaść. Najlepiej prosto na głowę. Kinki. A, bo on mnie goni. Nie było żadnego sygnału dźwiękowego, że się na mnie zagrawał, więc myślałem, że dam mi spokój. Dobra. Czy ja stoję w ogóle tutaj? To one nie są ze sobą zsynchronizowane na tyle, że tam poleciał, prawda? Tak. Yeah. Te pewnie też nie, co? No. No niestety, to było zbyt proste. A i żeby nie było, nie da się stąd po prostu. Olala. Bo to też by było za proste, więc no... Proste metody są do kaszuli. Co nam jeszcze pozostało? Pozostał nam ten teleport. Znaczy teleport wiatr. Czyli też jak widać nam gówno daje. Wiej wietrze, wiej! Żaden z tych wiatrów nas nie zaprowadzi tam gdzie chcemy, prawda? Okej, chyba wiem, w czym jest rzecz. Chyba wiem, w czym jest rzecz. Daj mi to. Hehe. Jak już mówiłem, ta lokacja z każdą chwilą robi się coraz bardziej frustrująca. A trzecie stratum i bynajmniej nie wygląda mi to na ostatnie. To jest niepokojące. Przez to, że to nie jest ostatnie stratum, to uznam, że to jest bardzo dobry moment, żeby na dzisiaj skończyć, bo mam jeszcze trochę roboty. A nie chcę tego odwlekać na jakieś godziny późno wieczorne. Także na dziś to było tyle. Dzięki wam za liczne przybycie. Widzimy się w sobotę na Elden Ringu, kto go ogląda. Kto nie ogląda, to przyszło siedzę na SMT. Do tego czasu trzymajcie się, po! Cześć!